Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na ostatnim już w tym roku wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj umówimy sobie trzy zagadnienia, jak zwykle świeżutkie, można powiedzieć gorące niemalże, czy w pierwszej kolejności zajmiemy się konotacjami ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych w związku z krajowymi ramami interoperacyjności, a dokładnie z audytami, które są prowadzone na podstawie właśnie KRI. Odpowiemy sobie na pytanie, czy można informować pracowników o zachorowaniu innego pracownika na COVID-19. I na koniec temat jak najbardziej aktualny, czyli jak zgodnie z RODO wysyłać życzenia świąteczne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o same krajowe ramy interoperacyjności, to mówimy o rozporządzeniu Rady Ministrów już z 2012 roku. Co prawda pewnego rodzaju nowelizacja została opublikowana w 2017 roku. Natomiast pamiętajmy, że krajowe ramy interoperacyjności zostały wydane na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W tym wypadku, jeżeli chodzi o krajowe ramy interoperacyjności, o tą podstawę, która została wydana, czyli ustawę o informatyzacji, warto zwrócić uwagę, że w jednym dokumencie, w KRI, mamy do czynienia tak naprawdę z trzema dokumentami, które znajdują się niemalże od razu w jednym rozporządzeniu. I co jest też ciekawe, bardzo często nagle nie wiadomo z jakich powodów ktoś sobie przypomina o krajowych ramach interoperacyjności i obowiązku wynikającym z paragrafu 20 tegoż właśnie rozporządzenia. Jednak znowu fascynujące jest to, że pod koniec roku znajdują się osoby, mamy tutaj taką właśnie ciekawą osobę, pana Edwarda M. No, ci, którzy dostali maila, to dokładnie wiedzą, jak się ten pan nazywa. Co ciekawe, ten pan raz pochodzi z Warszawy, raz pochodzi z Poznania, także nie wiadomo, czemu ma służyć właśnie to określenie dolne miejscowości. Czy to rzeczywiście ma wskazywać z punktu widzenia kodeksu cywilnego określenie strony, czy też rzeczywiście jest to zwykły fejk i przesyłane są te maile tylko po to, żeby chyba tak naprawdę były przesyłane, ale generalnie już jakby nie wchodzimy w samą tą sytuację właściwości, prawidłowości tego wniosku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji, ale rzeczywiście mamy tutaj przynajmniej 4 grudnia te maile zaczęły przychodzić. Wielki boom zrobiło się w zeszły czwartek bodajże, albo piątek, jeżeli mnie pamięć się myli. I rzeczywiście wtedy bardzo dużo podmiotów odezwało się do nas z pytaniem, co z tym zrobić. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o krajowe ramy interoperacyjności, to trzeba przyznać, że sam pomysł, same zasady dotyczące usystematyzowania, ustandardyzowania systemów informatycznych, które rzeczywiście są udostępniane przez podmioty publiczne, jak najbardziej jest sensowne, celowe i powinno mieć miejsce z prostej przyczyny. Dzięki temu, wchodząc na strony różnych podmiotów, powinniśmy otrzymać podobne informacje, co powinno nam ułatwić korzystanie z tych stron, z tych programów, z tych systemów, które są przez te podmioty oferowane. Niemniej jednak okazuje się, że placówki oświatowe, bo przede wszystkim chodzi o placówki oświatowe, nie wykonują takiego audytu albo w ogóle nie wiedzą, kto powinien taki audyt wykonać, a na pewno niestety nie mają wewnątrz komórki audytu wewnętrznego, który powinien taki audyt przeprowadzić. I co ciekawe, w tym akurat mailu, który został przesłany do placówek oświatowych, to pytanie również dotyczy jakby w swym zakresie tego, czy audyt został wykonany przez audytora wewnętrznego. Ewidentnie widać, że pan Edward zna strukturę placówek oświatowych. Wie, że tam dział administracji, dział audytu jest rozbudowany 200 osób, a nauczyciel jeden. O co chodzi? No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Rzeczywiście spotykamy się co pewien czas z takimi mailami,
które są wysyłane w ramach wniosku o zapytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tylko po to, żeby w odpowiedzi uzyskać albo jakby nakłonić dyrektora do przemyślenia, że rzeczywiście czegoś nie robi, do czego jest zobowiązany. A jednocześnie samemu wysłać potem swoją ofertę, która tą potrzebę przed chwilą zidentyfikowaną przez dyrektora wypełni. Może to przykre, może nie, natomiast rzeczywiście zapominamy o tym jako jednostki publiczne, że pewne obowiązki mamy. Zawsze nam się wydaje, że może nam się upiecze, może nikt nie sprawdzi, może nikt nie zapyta. A tu, bach, wpłynął mail od pana Edwarda, no i pytania są, czy przeprowadzony, czy ewentualnie audytor wewnętrzny. Taki audyt przeprowadził. Zgodnie z paragrafem 20, ustęp 1 tego właśnie rozporządzenia, w skrócie będę mówił KRI, czyli dotyczącego m.in. Krajowych Ram Interoperacyjności, czytamy. Podmiot realizujący zadania publiczne, a więc i placówka oświatowa, opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. I teraz starzy administratorzy bezpieczeństwa informacji pamiętają, że podobne atrybuty rzeczywiście były określone w rozporządzeniu z 2004 roku, który wskazywał na potrzebę opracowania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. I jak najbardziej było to bardzo spójne i można było na podstawie takich opracowanych już instrukcji zarządzania systemem informatycznym wskazać, że ta część systemu, która przetwarza dane osobowe, rzeczywiście jest przetwarzana zgodnie z tymi zasadami KRI. Niestety musimy też jakby zwrócić uwagę na te podstawowe obowiązki, które zostały wymienione w tym artykule 20. Przede wszystkim ustęp 2 wskazuje, że zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań. I teraz proszę zwrócić uwagę, bo będę starał się porównywać to, co jest w KRI, a zadania, jakie są realizowane przez inspektora ochrony danych. Zapewnienie aktualizacji wewnętrznych, regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. No i możemy powiedzieć z całą pewnością, że inspektor ochrony danych również dba o to, żeby nadzorować zmieniające się przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Zatem w tym zakresie jak najbardziej wykonywanie zadań przez inspektora ochrony danych mieści się w ramach też realizacji tego paragrafu 20. Utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację. No cóż, jedną z form przetwarzania danych osobowych jest oczywiście forma cyfrowa. Niemniej jednak dla danych osobowych jest to tylko jedna z form. Mamy jeszcze formę tradycyjną, możemy mieć nawet formę ustną, w zależności od kontekstu przetwarzania. Zatem w tym wypadku już rzeczywiście inspektor ochrony danych nie zajmuje się ani inwentaryzacją, ani utrzymywaniem tej inwentaryzacji sprzętu. Kto zatem odpowiada za to? ASI. Jak najbardziej administrator systemu informatycznego powinien dbać o to, żeby posiadać aktualny wykaz użytkowanego sprzętu i oprogramowania. Kolejne działanie, przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka, utrat, integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy. No tutaj to ewidentnie można wskazać, że inspektor ochrony danych w ramach realizacji swoich działań oczywiście każdorazowo przeprowadza analizę ryzyka w mniejszym lub większym stopniu, ale jego działania są związane z permanentną analizą ryzyka w tym kontekście dotyczącym ochrony danych osobowych. Więc w jaki sposób można powiedzieć, że inspektor ochrony danych nawet takie działania spełnia? Podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Ci z Państwa, którzy częściej bywają na naszych śniadaniach z RODO albo
uczestniczą w naszych organizowanych przez nas szkoleniach, wiedzą doskonale, że zawsze powtarzamy, że czym innym jest upoważnienie do przetwarzania danych, a czym innym jest uprawnienie do pracy w systemie informatycznym. Zatem tu ewidentnie mowa jest o uprawnieniach do przetwarzania informacji. Czyli znowu kwestia administratora systemu informatycznego, który powinien mieć opracowane procedury dotyczące nadawania uprawnień do systemów informatycznych. Kolejne działanie. Bezzwłoczne zmiany uprawnień w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w ustępie, w punkcie czwartym. Czyli jak wyżej. Mamy jakby dowód na to, że znowu administrator systemu informatycznego musi takie działania przeprowadzać. Kolejne, szóste już działanie. Zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak zagrożenia bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i programowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich. O ile można byłoby się zgodzić, że rzeczywiście jednym z zadań inspektora ochrony danych jest prowadzenie szkoleń, ale szkoleń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, a nie całości informacji, która przetwarzana jest w jednostce, w podmiocie. Zresztą o tej różnicy, o definicji informacji i definicji danych osobowych za chwilę sobie powiemy. Zatem ewidentnie, moim zdaniem oczywiście, widać, że to jest zadanie administratora systemu informatycznego, chociaż w tej części dotyczącej ochrony danych osobowych szkolenie prowadzone przez inspektora ochrony danych będzie zadośćczyniło temu właśnie realizacji tego działania określonego w paragrafie 20 KRI. Siódme. Zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami przez monitorowanie dostępu do informacji, czynności zmierzające do wykrywania nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji. No i ewidentnie znowu w pewnym zakresie pokrywają się te działania z działaniami inspektora ochrony danych. Proszę zwrócić uwagę, kradzież, nieuprawniony dostęp, uszkodzenia, no zakłócenia może mniej, ale te trzy bardzo nam przypominają definicję naruszenia ochrony danych osobowych. Także część procedur, które zostały wdrożone w zakresie ochrony danych osobowych, na pewno można uznać za działania właśnie wynikające z KRI. Oczywiście w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych. Więc dał sobie pozwolę na ten plusik, minusik. Następne, ósme. Ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość. No i tutaj ten temat, który ostatnio był brany pod uwagę, czyli ta praca na odległość, czyli praca zdalna po naszemu, albo kształcenie zdalne, czy nauka na odległość, rzeczywiście wymogła stworzenie regulaminów takich właśnie prac. Także jak najbardziej można byłoby wskazać, że te regulaminy wchodzą zatem właśnie w to działanie określone w punkcie 8. Te regulaminy zawierały zasady gwarantujące bezpieczeństwo przynajmniej danych osobowych. Czyli jak najbardziej można powiedzieć ten plusik, minusik, bo znowu część, ta kwestie techniczne dotyczące zasad i bezpieczeństwa przy pracy zdalnej oczywiście spoczywały na administratorze systemu informatycznego. Punkt 9. Zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie. To, że tak powiem, tylko i wyłącznie ASI. Dlaczego? Ponieważ dla nas sam fakt dostępu do informacji nieuprawnionemu, do informacji, którą dla nas będą dane osobowe, już stanowi naruszenie. Więc sam fakt, że nieuprawniony miał już dostęp do danych osobowych, stanowi naruszenie. A obawa o to, że on je ujawni, zmodyfikuje lub usunie, czy tam zniszczy, mają dla nas już drugorzędne znaczenie. Nadal będzie to naruszenie ochrony danych osobowych. 10. Zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji. Bardzo często apelujemy do naszych administratorów danych o to, żeby pamiętali, że firma zewnętrzna supportująca nawet drukarkę sieciową, na której mogą znaleźć się dane osobowe, wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych. Podobna sytuacja z podmiotami, które udostępniają nam licencji SaaS aplikacje.
z jednej strony to oczywiście może zostać potraktowane jako spełnienie tego zadania, ale proszę pamiętać, że w głównej mierze umowa o powierzenia odnosi się do przetwarzania danych w imieniu administratora danych. Zatem znowu plusik, minusik. Także owszem, umowy powierzenia jak najbardziej można uznać za realizację tego działania, ale nie do końca, bo w części dotyczącej na przykład serwisu kopiarki, która będzie kopiowała jakieś schematy techniczne, technologiczne, to już tak naprawdę nie przetwarzamy danych osobowych, a nadal jest to informacja, która powinna być chroniona. 11. Ustalenia zasad postępowania z informacjami zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji oraz środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych. No to rzeczywiście te procedury, które dotyczą ochrony danych osobowych, rzeczywiście zawierają takie zasady. W pozostałym zakresie znowu nie, więc trzeba byłoby znaleźć teraz osobę. Pamiętajmy o tym, zresztą za chwilę o tym będziemy mówić, że mówimy o podmiocie. Zatem najwyższe kierownictwo musi zadbać o to, żeby jakaś komórka, jakiś konkretny pracownik zajął się tym tematem. No tutaj przede wszystkim będzie to współpraca inspektora ochrony danych i administratora systemu informatycznego, gdzie rzeczywiście ten styk informatyki a ochrony danych osobowych jak najbardziej występuje. Ale czy wszystko? Może nie zupełnie. Mamy jeszcze archiwistę. Mamy jeszcze w przypadku przetwarzania danych niejawnych możemy mieć również komórkę zajmującą się tymi właśnie informacjami niejawnymi i tak dalej, i tak dalej. Także proszę zwrócić uwagę, jak znowu duża rola spoczywa na administratorze, na pracodawcy, na kierowniku jednostki, aby właściwie rozdzielić te zadania. 12. Zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych polegających w szczególności na. No to już tutaj ewidentnie macie Państwo jakby dowód na to, że to jest działanie jak najbardziej administratora systemu informatycznego, czyli informatyka. Oczywiście piszę znowu plus i minus, bo jak Państwo pamiętacie, część procedur dotyczących ochrony danych osobowych wymaga, aby pewnego rodzaju instrukcja zarządzania systemem informatycznym była przygotowana również na potrzeby wdrożonego systemu ochrony danych osobowych. W naszym przypadku oczywiście jest to załącznik do księgi polityk, czyli do tego zbioru procedur ochrony danych osobowych, który przygotowujemy dla naszych klientów. Już powoli kończymy. 13. Bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących. I rzeczywiście takie procedury alarmowe w zakresie ochrony danych osobowych są ustalone, są zidentyfikowane i wdrożone. I tak samo powinno być w przypadku innych incydentów związanych z danymi, ale nie osobowymi, czyli z innymi pozostałymi informacjami. I ostatni punkt, ten właśnie najgorszy dla nas, zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok. Były prowadzone rozmowy między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Cyfryzacji, kto ma tak naprawdę przeprowadzać w rozumieniu tego właśnie punktu 14 tenże audyt. No i oczywiście stanowisko oficjalne jest takie, że wcale z zapisu, że to jest audyt wewnętrzny, nie wynika, że ma przeprowadzać ten audyt komórka audytu wewnętrznego. Placówki oświatowe mają sprawę rozwiązaną, ponieważ one w ogóle nie mają komórki audytu wewnętrznego, więc nie mają problemu. Wiem, że wielu audytorów wewnętrznych broniło się przed tym, ponieważ rzeczywiście audyt wewnętrzny w większości placówek jakby związany jest z ustawą o finansach publicznych i rzeczywiście w tym zakresie bardzo stara się nie wychodzić poza obszar swoich zadań. Dla nas oczywiście audyt, no znowu jest zrozumiały, jasno zrozumiały, tak? No, zadaniem inspektora ochrony danych jest przeprowadzanie audytów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych. Zatem te audyty, które przeprowadza inspektor ochrony danych, również można uznać częściowo w tym zakresie danych osobowych za działania związane z KRI, ale tylko w tym zakresie. Może taka mała dygresja tylko, że w przypadku tych placówek, które mają certyfikowane normy z grupy ISO 27001, zwolnione są z przeprowadzania corocznych audytów. Natomiast no, z tego, co ja akurat wiem, no to w 90 chyba paru procentach placówek oświatowych nie stać na certyfikowanie tych norm.
Fajna jest definicja samej informacji. Biorąc jakby pod uwagę definicję informacji z encyklopedii PWN, no nie możemy powiedzieć, że to są dane osobowe. Niemniej jednak w pewnym kontekście pojęcie, czy synonim pojęcia dane, to też właśnie informacja. Zatem możemy stwierdzić, przyjmując tą definicję informacji, że dane osobowe są tylko pewnym uszczegółowieniem informacji. Nie możemy traktować jakby odwrotnie, że informacja jest częścią danych osobowych, bo to też wynikałoby z definicji określonej w artykule 4 punkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, gdzie wskazano, że dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwie do zidentyfikowania osobie fizycznej. Zatem wszelkie informacje, a informacje traktujemy jako synonim danych. Ale rzecz jasna, to jest jakby proste. Dane osobowe jest zawężającym pojęciem w związku z informacją. Warto również zwrócić uwagę, i mam nadzieję, że Państwo oczywiście znacie ten dokument. Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. To jest takie RODO dla danych nieosobowych. I rzeczywiście w tym wypadku możemy jakby podzielić informacje z naszego punktu widzenia na dane osobowe i dane nieosobowe. Wracając jakby do tematu, o którym już mówiłem, czyli wspominając artykuł 39 ust. 1 zadania inspektora ochrony danych, rzeczywiście pamiętajmy o tym, że audyty są jednym z obowiązków inspektora ochrony danych, ale audyty powiązane z operacjami przetwarzania danych osobowych w związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zatem nie możecie, szanowni państwo, od razu przyjmować, zakładać, że krajowe ramy interoperacyjności i audyty coroczne stanowią obowiązek inspektora ochrony danych. A niestety takie informacje do nas wpływają, że inspektorzy twierdzą, że no przecież my nie jesteśmy od krajowych ram interoperacyjności, że nie musimy zapewniać administratora danych o zgodności systemów informatycznych zgodnie z KRI, tylko w zakresie dotyczącym RODO. Jak najbardziej podzielam też to zdanie i chciałbym, aby inspektorzy ochrony danych byli uczestnikami audytów KRI, oczywiście w tym zakresie, w którym mogą to zrobić, czyli w zakresie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie niestety, ale trzeba znaleźć kogoś innego, kto taki audyt przeprowadzi. Na pewno będzie to informatyk, który ma największą wiedzę, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, ale też niekoniecznie i nie zawsze ten informatyk musi taki audyt przeprowadzać. Może być to przedstawiciel kadry kierowniczej, który nadzoruje albo odpowiada za tą komórkę informatyczną, na przykład kierownik gospodarczy, kierownik administracyjny, jeżeli oczywiście w strukturze takowe stanowiska występują. Pytanie drugie. Czy można informować pracowników o zachorowaniu innego pracownika na COVID-19? Najprostsza odpowiedź brzmi nie, ale już rozwijamy jakby temat. Przypominając sobie brzmienie artykułu 9 ust. 1, zabronione jest przetwarzanie dotyczące stanu zdrowia. Oczywiście znamy wyjątki, które powodują, że to przetwarzanie tej szczególnej kategorii danych jest możliwe. Między innymi w przypadku, kiedy osoba, która wyraziła zgodę na to przetwarzanie danych osobowych, na przykład poda je do publicznej wiadomości. Zatem w sytuacji, w której jako pracownik dużej firmy zachoruję na COVID-19 i chciałbym przekazać tę informację mailową do wszystkich swoich koleżanek i kolegów z pracy, mogę to zrobić. Nikt mi tego nie zabroni, ponieważ to wynika bezpośrednio z ustępu 2 artykułu 9 RODO. Ale nie może tego zrobić pracodawca. Nie może pracownik przekazać pracodawcy informacji, wyrażam zgodę na przekazanie tego, że jestem chory na COVID wszystkim innym pracownikom. Nie mamy jako pracodawca żadnej przesłanki legalności przetwarzania takiej danej osobowej, przekazania jej wszystkim pracownikom. Niektórzy powołują się jakby próbują podnieść, że można jednak taką informację przekazać, powołując się na artykuł 207, paragraf 2
kodeksu pracy, który mówi, że pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników, ale przez zapewnienie bezpiecznych i innych warunków pracy. Nie oznacza to, że tym warunkiem bezpiecznych i innych warunków pracy będzie przekazywanie informacji, że ktoś inny jest chory. To nie są żadne warunki pracy, tym bardziej biorąc pod uwagę osiągnięcia nauki i techniki. No to jest raczej bezpodstawne podnoszenie tego artykułu 207. Zatem mamy jak najbardziej przesłanki do tego, jako pracodawca, no bo załóżmy, że jesteśmy tutaj pracodawcą, do tego, aby przetwarzać dane osobowe naszego chorego pracownika. Mamy oczywiście, to nie jest żaden problem, mamy przepisy kodeksu pracy, mamy przepisy specustawy i rozporządzeń wydanych na podstawie tejże specustawy. Czyli to, że nasz pracownik jest chory na COVID-19, możemy przetwarzać. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, ale pamiętajmy, że nie mamy żadnych przesłanek legalności, żeby tę informację przekazać pozostałym pracownikom. To, że może w ramach tajemnicy poliszynela jeden drugiemu przekaże tę informację i okaże się, że wszyscy będą o tym wiedzieć, to zupełnie inna sprawa. My jako pracodawca nie możemy oficjalnie takich ogłoszeń publikować. Gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić, to pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Doszedłby nowy zbiór danych osobowych, informacje o stanie zdrowia pracowników przekazywane pozostałym pracownikom. I w tym zakresie trzeba byłoby cały personel upoważnić do przetwarzania danych osobowych. Czy to ma sens? No nie wydaje mi się, żeby takie rozwiązanie, taki instrument prawny był do obronienia w trakcie jakiejkolwiek kontroli. Także stanowczo odradzam jakiekolwiek rozwiązania polegające na informowaniu pracowników o tym, że któryś z ich kolegów, koleżanek choruje na COVID-19. I ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym. Jak zgodnie z RODO wysyłać życzenia świąteczne? Ten temat co roku wraca na tapetę, czyli cały czas zastanawiamy się, w jaki sposób zachować tak naprawdę taki ludzki gest i przekazać informacje, te swoje życzenia, jakkolwiek one by nie były szczere, między nami, administratorami danych, a naszymi klientami, kooperantami, kontrahentami. Wydawałoby się, że nie ma w tym nic drożnego, natomiast no, niestety to jest też przetwarzanie danych osobowych. Mam jakiś konkretny cel, także w tym wypadku musimy pamiętać, że mamy dwie przesłanki legalności przetwarzania. W tym kontekście, w tym celu wysyłania życzeń świątecznych. Po pierwsze, możemy dysponować zgodą na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ta zgoda również będzie obejmowała przesyłanie życzeń świątecznych. Możemy również wywodzić nasz prawnie uzasadniony interes, na przykład utrzymanie więzi z klientem, dobrych relacji z kooperantem, z kontrahentem. I to też jak najbardziej będzie wtedy uzasadniony interes prawny, jako przesłanka legalności. Pamiętajmy jednak, że nieważne od którejkolwiek z tych przesłanek posiadanych, musimy zawsze wcześniej zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13. Nie zwalnia nas z tego żadne bycie człowiekiem, żadne ludzkie podejście. Pamiętajmy, że prawo jest prawem. Dura lex, sed lex, także musimy wcześniej tą klauzulę informacyjną przekazać. Na pewno nie w momencie przesyłania życzeń świątecznych, bo byłoby to już oczywiście zbyt późno w rozumieniu artykułu 13 ust. 1 RODO, ale musimy zadbać o to, żeby jedną z tych dwóch przesłanek legalności posiadać. I to na tyle, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym. Odnośnie samych jeszcze życzeń odwołuję się do strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rzeczywiście rok temu ten temat był także poruszany, także możecie sobie państwo jeszcze dokładnie jakby zapoznać się z wyjaśnieniami, z opinią, ze stanowiskiem naszego organu nadzorczego. Korzystając z okazji, składam państwu serdeczne życzenia świąteczne, przede wszystkim zdrowia. Mimo trudnej, ale rodzinnej atmosfery. Wiadomo, że nie uda nam się wszystkim spotkać w takim gronie, w jakim chcielibyśmy się spotkać. No, niemniej jednak zdrowie jest najważniejsze. Za rok na pewno będzie lepiej. I tak jak powtarzałem na początku, jest to w tym roku nasze ostatnie spotkanie. Zapraszam państwa już w styczniu na kolejne wtorkowe śniadania z RODO. W międzyczasie oczywiście zapraszam do wysyłania pytań, tematów, które chcecie państwo poruszyć na naszych śniadaniach z RODO.
Tymczasem dziękuję za dzisiejszą uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do widzenia.